Witajcie myszki z tej strony, Karol, w kolejnym odcinku z Harvard Mystery na modyfikacji Balefire Blues jako niewolnicy Czerwonego Orka. Trochę się pomyliłem z nazwą, ale trochę tak mało, dlatego że Slavers to jest ci właściciele niewolników, ale tak naprawdę nie mamy takich dosyć ładnych określeń na to, dlatego będziemy się nazywać niewolnicy Czerwonego Orka. Więc tak, podczas tych dwóch odcinków zrobiliśmy dosyć dużo postępu, chyba 3 lata minęły, bo tak szybko gra leci, oraz muzyka jest strasznie głośna. Okej. Okay. Uroki Old World Blues, że tak powiem, tam też muzyka nie jest na takim samym poziomie. Ogólnie nie pamiętam tego momentu, szczerze. Co my robimy? Nie pamiętam, żebyśmy byli na takim poziomie. Znaczy się, pamiętam, że to robiliśmy, ale dlaczego mam puste drzewko? Czy ja nic nie robiłem przez dłuższy czas? Okej. Grałem sobie jeszcze innymi nocjami, bo chciałem sprawdzić, jak to wygląda. No, powiem szczerze, takie... jakoś tako. Po prostu tutaj jest... bardziej wyrównana walka z AI, z tego co zauważyłem. Dobra, pójdziemy tu. Light Machine Guns. Coś jeszcze do gospodarki możemy zrobić? Nie. I czy coś jeszcze mamy tutaj takiego fajnego? Okej. A, zapomniałem o tym. Protection of Goddess. Okej. Więc tak, patrzyłem sobie trochę właśnie w międzyczasie, jak to wszystko wygląda. Nie powinniśmy lekceważyć ich. Oni mają pancerze wspomagane. Co oznacza, że są najbardziej potężni w regionie. Coś na górze mam. Możemy was zaatakować. Okej. Okay. Szczerze to zrobię. Okej, okay, wyślijcie tu. Czekajcie, czy wy macie tutaj kora? Macie. A, bo zmieniliście nazwę. Trochę mnie to zmieniło. To nasze specjalne dywizje. Będę musiał ich bardzo dużo naprodukować. Bo jeżeli oni mają pancerze wspomagane, to tylko te dywizje mogą nam jakoś pomóc. Okej. Nie wiem, jak to jest, po prostu ostatnio wszystko się porozdzielało. Okej, ciebie możemy zabrać kilka dywizji. Okej. Trochę się dziwiłem, że taki nieogarnięty mam, ale to chyba po ostatnim. Okej, tutaj dajcie. I co tam dalej możemy zrobić? Więcej tego, dostać jakieś minerały. Okej, zróbmy to. My jesteśmy survivalizm? Nie, jesteśmy visionary. O kurde. Szczerze wam powiem, to będzie dla nas trochę zabójcze, bo stracimy strasznie dużo poparcia. Okej, wysyłajcie dywizję. Przyjmujemy was bardzo dużo. Jak tam produkujemy? Produkujemy was tak. Potrzebujemy was mniej więcej. Produkujmy 10. Możemy wydać sobie dużo tego, później zawsze można usunąć dywizję, to nie ma takiego dużego problemu. Ale trzeba mieć właśnie nacje, które mają dużo takich... dużo manpowera, bardzo mają prosto. Mamy coś jeszcze, czy oprócz tego, żeby niewolników zrobić? Teraz zróbmy to. Dajmy sobie trochę niewolników. Okej, okay, outside volunteers.
Więcej tego. Chociaż okupowanych nie mamy aż tak dużo. Mamy to. Zwiększmy nasz zasięg. Neopleosia. Jesteście już na granicy? Jesteście. Wy nie macie rozkazu, widzę. I wy. Ty nie masz generała. Nie, wy jesteście tacy przycięci. To zamienię tego na tego. I wypowiadamy wojnę. Okay, wyjdźcie na stolicę. Mają niekoła na stolicy, chyba wszystkich tutaj postawili. Czy macie jeszcze jakieś miasta, które nam się przydadzą? Nie. A, to będzie proste. Ogólnie miałem opowiedzieć o wojnie, o co chodzi. To jest tak naprawdę fabuła Crystal at War, że jest wielka wojna między kucykami a tymi, nie pamiętam jak oni się nazywają po polsku, Chandlings. No i niestety użyto atomówek i to wszystko. Tak, świetna historia. Więcej militarek się przyda nam. Naprawdę została wam tylko ta stolica i koniec. Mamy jeszcze wojnę oczywiście z tamtymi. Ale póki tych nie zaatakujemy, on wygląda trochę przerażająco. No to nic nie będzie. Jeszcze tutaj mamy tych. Ta trasa normalnie przypomina mi właśnie Old World Blues. Zostało tylko tutaj w stolicy. Jaki nasz atak jest? Słaby jest. Zmienia się to, jeżeli ma się pancerz. Tego muszę uważać. Bo za bardzo na nacjach, które mało mieli pancerze, to ja nie walczyłem. Zawsze walczyłem właśnie z takimi nacjami, które nie miały. A, wszystko przyjmiemy, bo i tak do nas się należy to. Okej, lepszy karabin. Coś jeszcze możemy dalej robić? Możemy. Sofo, tak? Czy jakoś rozdzielić? Bardziej bym rozdzielił. Doświadczenia bym na razie nie wykorzystywał aż tak bardzo. Okej, okay, wyłączcie swoje rozkazy. I kogo byśmy chcieli zaatakować kolejnego? Oda nam trochę manpowera, ale aż taki bardzo nam na razie nie jest potrzebny. Philly Blank, Philadelphia Outskirts. Zobaczmy, gdzie to jest. To mogę zrobić, jakaś fabuła. Philly. To musimy. Musimy zrobić tę misję. Ale po pierwszym to nam się skończyło. I jak na razie nie chce się pokazywać. Więc chyba będę musiał manualnie ich zaatakować. Mi się nie podoba. Ile mamy fabryk? 13. Fajnie by było zdobyć więcej. Czy możemy... Mamy tutaj. Potrzebujemy dostać trochę fabryk. Gdzie są jakieś fabryki? Tutaj mamy cywilniaczki. Free outputs. Tutaj widzę, że trochę jest tych, ale też nie za dużo. A tutaj... Okej, okay, za chwilę sprawdzimy, gdzie to będzie szło. Tutaj wybrałem tych. O, fajne, elita 3. Infantry. Logi. O, power armor. O, to byśmy teraz zaczęli robić. O tym, bo tutaj mamy, że wojnę, bo power armor się przyda, bo no taki dzięki temu będziemy mieć szybciej do wybadania go.
Ponyvi, Northwest, Everfree. Okej, okay, więc tak, najpierw wybierzmy sobie tutaj. To nam się nie przyda, szczerze. Okej, okay, tutaj. Northwest, Everfree, Southwest, Upper Hill. Nie wy, czyli wy. Okej. Okay. Widzę, że tutaj ktoś ma swój posterunek. A to możemy przyjąć. No, bronimy się już. Okej. Tak, udało nam się ich odepchnąć. Was bym tutaj zostawił. Jak tutaj was? Myślę, że tak zrobię. Was tutaj dam. Okej. Nie wiem skąd wzięli ten dubbing. Tak, to jest miejsce, na które się nie patrzymy. Chyba ich wyślę w góry. Bo nie chcę na to się patrzeć. Okej. 8 dywizji. Jak to wygląda nasz dywizja Talonu? Ją trochę zboostujemy. Zmienię sobie ten antitank, bo... Chociaż nie, przydałby się. Jeżeli będziemy atakować Power Armor. Więc tak, to bym usunął. Jeżeli atakujemy Power Armor. A matko. Kolejni. I czy byśmy mogli dać sobie... Czyli... A tutaj jest Talon. Nie mogę już tyle. Okej, okay, wystarczająco dużo zrobiłem. My produkujemy was. Jesteście dosyć fajni nawet. I antytanki dam wam. Mogę wam dać jakieś antytanki? Nie, ale dam wam Demolition. Okej, okay. Bloody Army, Western Highlands. Western Highlands, tutaj. Okej. Okay. 6. I jedźcie tutaj. Trochę w słabym momencie dałem, ale widzę, że szybko ekwipunek im się daje. No, mamy wystarczająco tych Demolition, nie mamy support equipment. Tak, wam dam tyle. I trochę zwiększę, a tutaj dam ostatnie. Czyli nic. O matka. Idziecie? Idziecie, okej. Okay. Powinni zdążyć. Tak, wypróbujmy. Ja nie bym wypróbował. Okej. Okay. Podpaliliśmy las i jakieś tereny stały się... A, rozumiem, bo to były tereny... Okej. Okej. Bo mamy teraz tą wojnę, ale wcześniej tutaj nie było wojny i były te tereny. Ostatnio miałem jakiś głupi błąd, że... Postanowiło, że jednak te tereny są... nie, że jak byłem w wojnie, to postanowiło tutaj dać mi zdemilitaryzowany region. Jeżeli jesteśmy w trakcie wojny, to od razu nas tutaj po prostu zabiera stąd. I... No i zabrało mnie w trakcie wojny. Musiałem cofać całą linię obrony, ale i tak mi się udało. Bo miałem power armor i jeszcze statki powietrzne. W sumie bym zaczął teraz produkcję. Badania. Okej, okay. Nie udało nam się, szkoda. Czasami udaje się, czasami nie. Szczerze bym zostawił sobie kilku.
sprawdzę. Na wszelki wypadek. Was wyćwiczcie. Dynamit możemy zmienić. Czy możemy... Na razie nie pokazuję, więc nie produkujemy czegoś, co nie potrzebujemy. Okej, co wy potraficie? Bombardować? A wy to. Was będę budować, bo potrzebujemy to, żebyśmy robili. Okej, silnik już i coś innego. Nie możemy mieć aż tak dużo rzeczy na tych. Okej. Wy tutaj ćwiczcie sobie, weźmy tego generała. Okej. No ci bandyci najbardziej mnie straszą. Bo mogą w każdym momencie mnie zaatakować i nie cierpię wtedy. Okej, dziękujemy. No ci się przyda trochę. Jak tam? Nie mamy aż tak dużo. Czy tracimy dziennie? Nie, pokazuje, że zyskujemy. Więc jest dobrze. Okej. Talon. Jeszcze dostaniemy boost do jakiejś doktrynki. Mi się podoba. Czy jak na razie, jak tutaj stoicie? Soft attack, obrona dosyć duża. No, tak daje obronę. Nie wiem. Breakthrough dosyć duże, armor słaby, piercing nawet dobry. No też dobre. 95%. Okej. Brakuje wam tylko granatów. Dobra. Co nam to da? Recruitable. Tak. To jest najlepsze, że prawie ta gra mówi zero o mutantach. Że nie mam za bardzo takich rzeczy. Potrzebujemy 25. Osoby, że wydałem tamto. O, tutaj też możemy zrobić. Co tutaj? 5. Motorized. Okej. 3 elitarne jednostki. Zawsze przydatne. Okej. Więc tak, razem zróbmy. Tutaj coś z tymi samolotami. Nie możemy, póki silnika nie zbadamy. Okej. To jest taki. Ten. Myślę, że ten pójdę. Więc nie muszę na razie tutaj nic robić. No tutaj pójdę w te bronie. Ciekawe, co nam to da. Piszę coś o tym. Na razie, że testujemy to na niewolnikach. Okej, testujmy tego więcej. Na pewno to się spodoba naszym niewolnikom. Co tak ćwiczycie? Że aż giniecie? Wy nie chcecie ginąć. Okej, za chwilę wam wyślę, tylko najpierw się zajmę tymi. Okej, gdzie to będzie? Northwest, czyli tu. Okej. Dobra, jak tutaj stoicie? Dopiero to odczepnę, jak minie. Chociaż... O matko, dwa. Akurat musieli. Jakieś... Też.
widzieć od was. Dobra, gdzie was muszę wysłać? Northwest, a tutaj jest Southeast. O. Hoj. Dobra, wyślij nas tak. I tak, to jest Southeast. Tak, Southeast. A, tyle się teraz dzieje. Cierpnie. No moi tutaj są, ale nie mają żadnego organizacji. Ale udało nam się bronić. Ciekawe. No tutaj, trzy dywizje Talonu. Wy tutaj jedźcie. A wy powinniście mieć innego generała. Dobra, już są. Ile dni zostało? Jeden. A, akurat. To radzimy sobie. Jak tam w ogóle... nie wiem, mamy już ten glider. Więc przydałoby się zacząć go produkować. W ogóle mamy te balony. Ale one co potrafią? Czekajcie. Badania. A w sumie wszystko potrafią, ale ile kosztują? O. Okej. Mamy ich dosyć dużo. Dobra, dajcie nam taki jeden klucz. Bo mają duży zasięg. Ale też mamy coś. O, to mamy. Okej, udało nam się trochę ich zdobyć. I tak. Wy wracajcie do swoich. I wracaj generale. O, zmieniło nam się na to. Fajnie. Co potrzebujemy? All of the following. Okej. Ale myślę, że na tym zakończymy. Jak zwykle minął rok. To drzewko na razie zostawiliśmy, bo potrzebujemy zdobyć Power Armor, ale w następnym odcinku wrócę do niego i rozpoczniemy tą ścieżkę wojenną i wreszcie pokonamy tych. Nie cierpię ich. Ale jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję, plus z wami Trafal, bardzo wolny wtorek na modyfikacji Balefire Blues jako niewolnicy Czerwonego Oka. No to cześć!